Bezpłatne badania i konsultacje specjalistów odbyły się w miniony weekend w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Dywitach. Pacjenci mieli tam niepowtarzalną okazję, aby odwiedzić lekarza bez skierowania. Wydarzenie odbyło się z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Białej Soboty. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zdrowia, właśnie 7 kwietnia. Obchodzimy ten dzień, więc w związku z tym wydarzeniem mamy Białą Sobotę. Zaprosiliśmy lekarzy specjalistów. Jak również mamy dietetyka, mamy badanie słuchu, poziom cukru, ciśnienia, można również EKG wykonać, jak również badanie USG piersi. Białe Soboty już od kilku lat są organizowane przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Dywitach. Pomysł zrodził się kilka lat temu. Od tamtego momentu również odbywają się różne inne akcje, konferencje dotyczące zdrowia. Wydaje nam się, że jednym z ważniejszych aspektów funkcjonowania nas jako gminy, jako wspólnoty samorządowej jest właśnie zdrowie. A jeśli mówimy o zdrowiu, to również o profilaktyce zdrowotnej. I Białe Soboty, czy tego typu akcje związane z profilaktyką są jak najbardziej ważne. Sukcesywnie, co kilka miesięcy, taką Białą Sobotę staramy się organizować w zależności od potrzeb, ponieważ pacjenci również mówią nam, jakie mają potrzeby, jakich specjalistów chcieliby w przychodni zobaczyć, do których jest dosyć trudny dostęp. W związku z tym my też wsłuchujemy się w głos naszych mieszkańców, dlatego takie soboty jak dzisiaj będziemy organizować również i w przyszłości. Gmina Dywity jako jedyna z nielicznych gmin wiejskich na terenie Warmii i Mazur prowadzi publiczny, samodzielny gminny zakład opieki zdrowotnej. Zwykle w gminach spotykamy się z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, a akurat w naszym przypadku, tak jak powiedziałem, gminy wiejskiej my prowadzimy, zdecydowaliśmy się kontynuować i prowadzić właśnie tego typu placówkę i w naszym zakładzie, samodzielnym gminnym zakładzie opieki zdrowotnej mamy dwa ośrodki, ośrodek zdrowia w Dywitach i ośrodek zdrowia w Tuławkach. I tymi akcjami, ale także takim bieżącym funkcjonowaniem wydaje mi się, że pokazujemy, że również poprzez tę formę prawną samorząd może realizować dużo pozytywnych rzeczy w ochronie i profilaktyce zdrowia. A jak sami pacjenci oceniają możliwość zbadania się podczas Białej Soboty? Myślę, że warto skorzystać z darmowych badań, to po pierwsze, a poza tym też mi się tak wydaje, że no warto zadbać też o siebie, tym bardziej, że wiosna idzie i potem człowiek zajmie się jakimiś dodatkowymi zajęciami wokół domu, no i to troszeczkę sobie tak odpuści zdrowia, to jednak jest po zimie, no myślę, że warto. Akcja trafiona? Zdecydowanie. I powinno być moim zdaniem częściej. Że to jest bardzo dobre, bo człowiek się tak mobilizuje do tych badań, bo nie zawsze tak po prostu i czas, i ochota, a jak są takie tygodnie, no to już człowiek się zmobilizuje do tego, nie, żeby iść na takie badanie. Uważam, że to jest świetna inicjatywa. Po pierwsze właśnie tutaj pani doktor mówiła, że nie wiedziała, że tu w Dywitach są takie Białe Soboty, ale to myślę, że to jest duża zasługa kierownika, który, czy dyrektora, który ściąga właśnie lekarzy, który organizuje już kilkakrotnie w Dywitach, w Tuławkach, także to jest no, niesamowita okazja, że ludzie mogą przyjść do przychodni w sobotę, kiedy mają więcej czasu, kiedy nie pracują, więc jest tu ta dostępność. Mało tego, też specjalizacja, w sensie właśnie, że tu dermatolog, tutaj na miejscu właśnie ciśnienie i takie inne rzeczy. Więc ten spektrum jest bardzo duże i myślę, że to jest bardzo ważne i cenne. Właśnie sama się zdenerwowałam tym moim cukrem wysokim, ale mam nadzieję, że to tylko tak efekt jakichś takich emocji i że to będzie dobrze. Nie tylko cukier we krwi można było zbadać podczas Białej Soboty w Dywitach, ale również ciśnienie. Przy okazji można było odwiedzić także dietetyka. A czy z takiej wizyty warto skorzystać? Wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi powinno z tego skorzystać, bo to są takie tematy codziennego życia, codziennego żywienia. Tak? Ja się dziwię, że nie mogę schudnąć mimo brania leków, a okazuje się, że po prostu źle się żywię. Nie mam systematycznego trybu jedzenia, tak, posiłków, tylko jak sobie przypomnę, tak je zjem. No i pan wszystko wytłumaczył, wyjaśnił, nie jest aż tak tragicznie. Nie wiem, ja polecam, naprawdę, fajne. Powinno być częściej na pewno i tak jak pan mówi, że w Tuławkach przyjmuje chyba, to warto skorzystać, bo nawet się zastanawiam, czy męża nie pogonić, żeby się nauczył jakichś tam takich nawyków żywieniowych. Informację, jak prawidłowo się odżywiać, znajdziemy w piramidzie żywieniowej, która całkiem niedawno, bo w 2016 roku, została zaktualizowana.
Przede wszystkim zmieniło się to, że podstawą takiej naszej diety codziennej powinny być warzywa i owoce, nie tak jak to było wcześniej, pieczywo oraz inne produkty zbożowe. Oczywiście też powinniśmy dostarczać pełnowartościowego białka, które chociażby możemy pozyskać albo z nabiału w postaci jednej, nawet dwóch porcji w ciągu dnia, albo z mięsa. Najlepiej byłoby to mięso oczywiście chude. Jeżeli mówimy o obróbkach termicznych, to tutaj myślę, że pieczenie byłoby tą fajną formą, która byłaby gdzieś między gotowaniem a smażeniem, to najbardziej taką atrakcyjną sensorycznie. Czy pacjenci, którzy wykonali badania podczas Białej Soboty, mogą liczyć również na dalszą pomoc specjalistów? Oczywiście z takich Białych Sobot mamy sytuację, gdzie pacjenci trafiają do dalszej diagnostyki, gdzie po dalszej diagnostyce okazuje się, że jednak trzeba włączyć leczenie specjalistyczne, leczenie szpitalne. Również monitorujemy losy tych naszych pacjentów, w związku z tym to nie jest tylko tak, że na Białej Sobocie zamykamy. Ta Biała Sobota otwiera drogę pacjentom do kolejnych jakby etapów, do kolejnych badań. W związku z tym ułatwiamy również poprzez tę Białą Sobotę, aby ci nasi pacjenci również mogli korzystać z badań diagnostycznych. W związku z dużym zainteresowaniem pacjentek Białą Sobotą, Gminny Ośrodek Zdrowia zaprasza Panie do 50 roku życia na bezpłatne badania USG piersi w dodatkowych terminach. W czwartek 12 kwietnia w godzinach od 14:30 do 17:00, a także w piątek 13 kwietnia w godzinach od 16:30 do 18:30. Więcej szczegółów pod numerem telefonu 512 0122 oraz na stronie internetowej gminadywity.pl.